Dzień dobry i witam was bardzo serdecznie, drodzy chłopcy i dziewczęta. Jak mawia pewien przemiły pan Paweł, który zna się doskonale na rzeźbiarstwie. Dla niektórych z was może to być pewne zaskoczenie, że przemówiłem wreszcie ludzkim głosem, ale miałem sporo sugestii, żeby nakręcić coś po polsku. Obiecywałem i w końcu nadarzyła się okazja, bo nóż, który dzisiaj będziemy sobie recenzować, omawiać, jest nożem polskim, zrobionym przez polskiego nożownika lub, jak kto woli, nożoroba. A konkretnie mówię o tym, oto nożu z serii, zdaje się, Bushcraft, Spearpoint, coś tam. Oczywiście zapomniałem, więc będę musiał to tutaj wam pokazać. Tak czy inaczej, jest to nóż zrobiony przez Tlima Mariusza Przybyłowskiego. Zobaczmy, jak się spisuje. Więc zacznijmy sobie od specyfikacji. Oczywiście dokładnych wymiarów, masy, grubości, długości i tak dalej wam nie podam, bo nie pamiętam takich rzeczy, więc jak zwykle będę musiał to tutaj dopisać. Ale co pamiętam, to że jest to nóż zrobiony ze stali węglowej 52-100 o grubości ostrza około 3 mm. Typ ostrza, jak widać, Spearpoint. Okładki z mikarty czarnej. Dostajemy nóż bez pochwy, więc pochwę musiałem sobie dokupić. Jest to taka zwykła, podstawowa pochwa. Z czegoś, co się tak nazywa. Nie była droga. Robi robotę, chociaż trzeba było ją troszeczkę podreperować, bo nie trzymała noża zbyt dobrze, ale to jest oczywiście wiadoma sprawa, bo jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego. Ja sobie ją tutaj trochę usprawniłem, dodałem pewne rzeczy, które ja uważam za może nie niezbędne, ale bardzo przydatne, jak na przykład to krzesiwko tutaj. Dodaję to trochę masy do całego noża, chociaż sam nóż nie jest zbyt ciężki, więc tragedii jakiejś nie ma. Okej, więc ja sobie ten nóż już od jakiegoś czasu testuję, już dosyć długo, szczerze mówiąc, musi to być jakieś dobrych parę miesięcy. Myślę, że zbliża się już prawie rok, od kiedy mam ten nóż i robię z nim różne rzeczy. Noszę go oczywiście, żeby coś móc powiedzieć o nożu, trzeba go testować przez dłuższy czas. Nie można po prostu wyciągnąć go z pudełka, odpalić kamerę i opowiedzieć wszystkim, jak ten nóż wygląda. Gdyby o to chodziło, to każdy mógłby robić recenzję, każdy by po prostu wyciągnął nóż z pudełka i, tak jak mówię, powiedział wam, nóż z czarnymi okładkami ze stali węglowej o takiej, takiej długości, takiej, takiej grubości ostrza i to wszystko, co potrzebujecie na ten temat wiedzieć. Niekoniecznie. Więc co mi się w tym nożu nie podoba? Mariusz pewnie dostaje zawału w tym momencie, ale ja za ten nóż sam zapłaciłem, więc mogę go skrytykować, jak tylko mi się podoba. Hola, hola, nie będzie tak źle. W tym nożu nie ma tak wiele rzeczy, które mi się znowu nie podobają. To znaczy, dlaczego w ogóle zamówiłem taki nóż? Dlatego, że Ray Mears jakby trochę pcha taki rodzaj, taki styl, taki kształt noża jako typowy nóż bushcraftowy, więc pomyślałem sobie, jak Ray Mears coś takiego mówi, to pewnie ma rację, bo on się dobrze na tym zna. No i pewnie się zna, tylko że niekoniecznie musi wszystko pasować mnie, to co pasuje jemu. I tak też było w tym wypadku, po prostu chciałem sobie zobaczyć, jak taki Spearpoint będzie się sprawdzał w terenie dla mnie, przy różnego rodzaju struganiu i tak dalej. I w większości prac nie ma problemu. To nawet pomaga doskonale przy skrobaniu na przykład kory brzozowej. Nie pokażę wam teraz tutaj, bo nie mamy tu brzozy, ale możecie sobie to wyobrazić dosyć łatwo. Ray akurat mówi, że też używa tego do na przykład obierania klocków drewnianych z kory, powiedzmy brzozowej. Ja, szczerze mówiąc, niespecjalnie przepadam za operowaniem nożem ostrzem do góry, kiedy ręka może mi się zsunąć prosto na ostrze, czy mogę się zapomnieć i próbować docisnąć ostrze palcem. To po prostu nie jest w moim stylu. Ja wolę sobie wystrugać patyczka i zrobić to patyczkiem, gdzie wiem, że się na pewno nie potnę. Ale mam prawo tak uważać i oczywiście dla niektórych może to być dość istotna cecha. Dla mnie, do czego to jest przydatne, to jest głównie przy właśnie skrobaniu kory brzozowej. Może by było przydatne przy oprawianiu zwierzyny, bo jest to dosyć dobry kształt, jeśli chodzi o rozcinanie powłok brzusznych. Często myśliwi trzymają
palec na czubku, tak żeby nie przeciąć trochę za głęboko, bo jak się przetnie za głęboko, wyleje się to, co nie potrzeba i zapapra całe mięso. Więc w tym wypadku rzeczywiście może to być przydatne, bo jest o wiele łatwiej kontrolować ten nóż i ten czubek jest akurat tak ładnie wyniesiony do góry. Ale ja i tak bym trzymał swój palec tutaj na wszelki wypadek, bo jak nie widzimy czubka, to nie wiemy, gdzie on idzie tak naprawdę. Więc gdzie mi się to nie podoba, to konkretnie jeżeli chodzi o bardzo precyzyjne struganie. Znaczy ten czubek dość mocno ucieka w dół. No to jest taki zamysł, więc trudno tu powiedzieć, że to jest moja krytyka noża czy czegokolwiek. To nie ma nic wspólnego z tym, jak nożorób wykonał ten nóż, czy... To jest po prostu taki typ noża i tyle. I ten typ noża niespecjalnie mi pasuje niestety, nie do każdej pracy. Kiedy sobie na przykład próbuję wystrugać coś, generalnie chodzi o struganie pewnych zagłębień, drobnych zagłębień, to po prostu brakuje mi tej krzywizny tutaj. Krzywizny krawędzi tnącej. Dlatego dla mnie najlepszym rozwiązaniem, przekonałem się o tym używając też tego noża, bo wcześniej tego nie wiedziałem. Najlepszym nożem jest albo coś w rodzaju mory, gdzie jest bardzo delikatny drop point, albo coś w stylu klasycznych noży skandynawskich, gdzie jest po prostu kompletnie prosty grzbiet. On w ogóle nie opada. I zauważyłem, że po prostu ta piękna krzywizna, duża krzywizna tych noży, to jest taki ładny brzusiec tutaj, no doskonale sprawdza mi się praktycznie we wszystkim. Pozwala mi dotrzeć we wszystkie zakamarki, tam gdzie potrzebuję coś wyskrobać w drewnie, czy jeżeli chodzi o skórowanie zwierzyny, to jest też takie ładne zaokrąglenie ostrza, które pozwala tak ładnie przeciągnąć po tej skórze. No jest to po prostu mój styl noża. Ten, jakbym miał kogoś dźgnąć, to na pewno by się przydało. Nie jest to kompletnie bezużyteczne. Ja ten nóż bardzo lubię i na pewno gdybym miał jechać z Reimersem na jakąś wycieczkę, to pewnie bym zabrał coś takiego, chociażby ze względu na szacunek do tego pana. Ale na co dzień dla siebie wybieram raczej inne typy klingi. Dawno nie mieszkałem w Polsce, więc mogę mówić czasami głupoty, musicie mi wybaczyć. Więc teraz jeśli chodzi o trzymanie ostrości, tego typu sprawy, to jest bardzo podobnie jak w przypadku poprzedniego noża od Tlima, który recenzowałem filmik tutaj. To znaczy wysokość szlifu, oryginalnego szlifu, jest jak dla mnie troszeczkę, nie powiem, że jest za niski, może jest troszeczkę, ten kąt jest może trochę zbyt szeroki. Nie jestem pewien dokładnie, o co chodzi. W każdym razie, jak tylko prześlifuję odrobinę, być może odrobinę podnoszę ten szlif tutaj i wtedy po prostu idzie jak przez masło. Bo oryginalnie, jak jest zrobiony, ten nóż jest oczywiście bardzo ostry i trzyma ostrość dość dobrze, ale to nie jest to, czegoś mu po prostu brakuje, więc ja muszę zawsze prześlifować ten nóż i wtedy jest po prostu no, masakra. Także zajmuje to generalnie pół godzinki, taki świeży nożyk. Dobrze, że jest za dużo niż za mało, bo zawsze jest z czego odjąć i także jest wszystko w porządku. I po tym krótkim zabiegu noże Tlima, zwłaszcza ta stal, bo będziemy sobie omawiać też jego, jeden z najnowszych jego noży, który robi z innej stali. Oczywiście nazwy znowu zapomniałem, tam jest coś jeden, coś tam, więc zaraz tutaj to napiszę. To jest ten właśnie nóż fantastyczny. Ja mu o tym powiedziałem, że te szlify są troszeczkę za niskie i nie wiem, czy to była tylko moja sugestia, ale może ktoś inny też o tym wspomniał, ale postanowił po prostu zrobić nóż z wyższym szlifem i ten nóż, ten nowszy, o którym będziemy mówić później, nie dzisiaj, innym razem, ma już ten szlif znacznie wyższy. Ja bym powiedział po moich wstępnych testach, że nawet trochę za wysoki. Ale nie jest tak źle, nic się nie dzieje, bo jeżeli szlif jest trochę za wysoki, to wystarczy go troszeczkę zaokrąglić, to znaczy krawędź tnącą nieco zaokrąglić i jest wszystko w porządku. Tutaj musiałem podnieść ten szlif, więc to wymaga trochę więcej szlifowania. Ale muszę wam powiedzieć, że to co robi Mariusz, jeśli chodzi o hartowanie stali i w ogóle wykańczanie, chyba nie mam noża, który by trzymał lepiej ostrość niż jego noże. Nie próbowałem ich w takich testach, że tak powiem,
na głupa, nie próbowałem się podciągać ani wieszać na tym nożu, ani nic. Może powinienem, może to zrobię za którymś razem, ale zdaję sobie sprawę, że on chyba hartuje te noże na bushcraftowo, więc one powinny być stosunkowo miększe, bardziej miękkie. I prawdopodobnie powinny wytrzymać takie traktowanie, jak wytrzymały mory czy hultaforsy, które troszeczkę traktowałem nieprzyzwoicie. Batonowanie to jest dla niego żaden problem, to w ogóle nie ma o czym mówić. Przekonamy się. Nie wiem, może nawet to zrobię dzisiaj, kto wie. Możliwe, że delikatnie się wygiął. Zaraz go sprostujemy. No i proszę, znowu prosty, jak nówka. Kolejną pozytywną cechą, która zwraca moją uwagę w tym nożu, to jest to, że Tlim prawie zawsze mocuje swoje okładki do noża, używając takich przelotek, nie wiem jak to się nazywa fachowo, po prostu takie dziurki tutaj zostają. I te dziurki mogą niektórych denerwować, bo tu się może zbierać jakiś syf i tak dalej, może być to trudne w utrzymywaniu czystości takiego noża. Nie miałem jeszcze problemu z tym, chociaż są tutaj pewne takie zagłębienia. Także no, może się zdarzyć, nie powiem, ale dla mnie jest to akurat pozytywna cecha, bo nie to, że się syf zbiera, tylko to, że mamy tutaj tą dziurkę, bo po prostu można to używać jako docisku do łuku ogniowego. Ja tutaj próbowałem to zademonstrować, bardzo się starałem, ale jestem tutaj pierwszy raz w tym miejscu i jakoś niespecjalnie mogę znaleźć nic poza starymi pokrzywionymi dębami, więc nie wiem, co z tego będzie. Spróbuję jeszcze poszukać, zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie ja to próbowałem w domu robić i to działa. Rzeczywiście można tak używać tych noży i to się nie topi, to się nie przepala. Oczywiście, jeżeli będziecie dociskać i będziecie się męczyć nad tym pół godziny, to wreszcie coś się stanie. Ale jeżeli wiemy, jak wykonać łuk ogniowy, wiemy, jak świdrować i tak dalej, nie powinno nam to zająć więcej niż 5 minut, nic się nie powinno stać. No i nie chce coś działać ten łuk ogniowy. Nie wiem, może dlatego, że padał tutaj deszcz jeszcze 2 dni temu i wszystko jest nadal mokre, ale powinno wyschnąć do tej pory. Nie wiem, może raczej chodzi o to, że nie za bardzo znam ten typ drzewa, ten typ drewna. Tak jak powiedziałem, jestem tutaj pierwszy raz w tym miejscu, także w ogóle jestem gościem w Kalifornii. Nie specjalnie znam się na gatunkach drzewa i jak się nadają do różnego typu rozpalania ognia, także różne mogą być przyczyny. W każdym razie można to zrobić, ale trzeba się czasami napracować, no i trzeba znać miejsce, w którym się to próbuje robić, trzeba znać otaczającą nas przyrodę. To zawsze jest podstawa. No i po tym całym buszowaniu trzeba by przetestować, żeby nie było, że gadam głupoty i wymyślam sobie, jak to on trzyma ostrość fantastycznie. Poświęcę dla was mapę miejsca, w którym jestem. Wydrukuję sobie nową. Czuć, że coś mu się tam już dzieje. No nie dziwnego, podciągałem się na tym nożu. Ale tnie jak marzenie. Dla mnie bomba. Dobra, koledzy i koleżanki, myślę, że to tyle, co mogę powiedzieć wam na temat tego noża. Chciałem jeszcze skorzystać z okazji i namówić was do odwiedzenia facebookowej grupy Bushcraft Poland. Ich strona się bardzo dynamicznie ostatnio rozwija. Oczywiście, czego potrzebują, to nowych członków na grupie, więc jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć o bushcrafcie, czy w Polsce, czy za granicą, bardzo serdecznie zapraszam was do dołączenia do grupy. Odwiedźcie moją stronę,
ta strona niestety nie jest tłumaczona na polski, nie daję rady wszystkiego tłumaczyć, po prostu zajmowałoby mi to zbyt dużo czasu, więc jeżeli nie mówicie po angielsku ani trochę, to możecie mieć trochę problemów. Jeżeli chociaż trochę rozumiecie, to serdecznie zapraszam Was na moją stronę, możecie mnie też... Jak to się mówi po polsku? Znajdźcie mnie na Twitterze i zróbcie, co tam się robi, żebyście mogli widzieć, co ja tam wstawiam. Czasami wstawiam jakieś pierdoły, więc na pewno nie będziecie żałować. Tak czy inaczej, dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.